Cześć, tu Xorad i dzisiaj pokażę Wam fantastyczną sztuczkę. Po prostu możecie ją używać wszędzie. Każdego widza poprosić na przykład o obrączkę. Macie przed sobą gumkę, recepturkę. Jest sztuczka fantastyczna, ja już nic nie mówię, oglądajcie. Troszeczkę ta sztuczka, zastanawiacie się, jak ja to zrobiłem, że na gumkę, kiedy widzieliście obrączkę, nałożyłem na gumkę obrączkę. Jest to naprawdę genialna sztuczka. Możecie podejść do widza, poprosić o obrączkę lub na przykład taką, wiecie, kółko od kluczy. Macie ze sobą gumkę, recepturkę i sztuczka jest naprawdę banalnie prosta. Teraz pokażę Wam, jak to zrobić i oglądajcie. Przejdźmy do wyjaśnienia. Ok, teraz Wam pokażę, jak wygląda sztuczka od tyłu, bo tutaj się cały sekret mieści. Więc potrzebujemy tak obrączki, gumki, recepturki. Gumkę przekładamy przez obrączkę w taki prościutki sposób. Mniej więcej obrączkę na środku myślałem, może troszeczkę bardziej bliżej prawej ręki. Tutaj małym palcem zahaczamy. Teraz podnosimy sobie gumkę i tutaj, w tą drugą dziurkę, wkładamy sobie ten palec. Pamiętajcie, żeby obrączka była jak najbardziej na bok. Tutaj wkładamy drugi palec. Pod obrączkę wkładamy palec środkowy. Kciukiem i tym palcem przytrzymujemy obrączkę do góry. Tutaj jednym bądź dwoma palcami przytrzymujemy sobie gumkę, recepturkę i gdy robimy, dotykamy gumki, wypuszczamy środkowy palec, kciuki wskazujący też. I wyjmujemy szybko ten palec. Mniej więcej szybko, żeby widz się nie szczaił, musicie go zagadać, poprosić. Szybciutko przyłożyć, przygotować sobie tutaj wszystko. Czekajcie, bo tak mi przez kamerę jest źle troszeczkę patrzeć. Tutaj łapiecie, podnosicie. Tutaj pod obrączkę trzymacie. I mniej więcej to jakoś tak wygląda. Jeszcze raz to pokażę. Małym palcem. Drugą dziurkę tym palcem kołomowego. Nie wiem, jak one się nazywają. Środkowym pod obrączkę wstrzymujecie sobie wskazującym, o ile się nie mylę, i kciukiem obrączkę, tutaj naciągacie i puszczacie najpierw środkowym, znaczy albo w zasadzie tymi trzema na raz wypuszczacie i szybciutko jeszcze o tym palcem koło małego, żeby to się tak ładnie nałożyło. Pokażę ostatni raz, mniej więcej już szybciej. Mniej więcej wygląda to jakoś tak. Sztuczka jest bardzo, bardzo prosta, a jeżeli chcecie zrobić większe zadziwienie, musicie mieć swoją obrączkę, gumkę przekroić, założyć obrączkę tylko na jeden, gdyby ją rozerwać, założyć i potem leciutko stopić nad palnikiem, żeby ona się zrobiła w całość, więc wtedy gumka będzie jak bryloczek po prostu, ta obrączka na gumce i wtedy będzie to jeszcze większe wrażenie. Musicie sobie pokombinować troszeczkę, jeżeli chcecie jeszcze lepszą sztuczkę uzyskać, lecz myślę, że ta jest wystarczająco dobra, ponieważ też jest krótka do przygotowania, łapiecie. Tutaj zrobicie, naciągacie palcem koło małego, tutaj przytrzymujecie trzema, tutaj dwa idą i kciuk. Pokazujecie obrączkę, znaczy symulacja pokazywania obrączki, tak naprawdę kryje to nasz cały sekret w jednej ręce, no i puszczacie. Sztuczka jest mega prosta i myślę, że Wam się podobało. Okej, pewnie sami się teraz zdziwiliście, sorry za nieoświetloną twarz, lecz no tak wyszło, myślę, że takie ujęcia też są różne fajne. Mam nadzieję, że Wam się sztuczka podobała, że jest dla Was mega prosta i że już ją umiecie. Gumka, recepturka i obrączka czy kółko od kluczy to naprawdę nie jest nic wielkiego, a robi naprawdę mega silne wrażenie, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i cześć! Na Raksorat zostawcie łapkę w górę, jeżeli umiecie tą sztuczkę albo jeżeli Wam się podobało. Okej.
Więc, jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film Ci się spodobał, kliknij łapkę w górę pod filmem oraz daj komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Na Raksorb. Pamiętaj o lajku, kliku, pa!